Poniedziałek, 29 kwietnia, Grzegorz Rządło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji. Około 20 godzin przebywał na dachu mieszkalnego wieżowca w Jastrzębiu-Zdroju 31-letni mężczyzna, któremu najprawdopodobniej zostanie postawiony zarzut morderstwa. W tym samym budynku w niedzielę zostały znalezione zwłoki 79-letniej kobiety. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, to babcia mężczyzny. Łukasz Kądziołka. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju przez wiele godzin wpatrywali się w dach bloku przy ulicy Katowickiej. Przez łącznie 20 godzin na dachu stał mężczyzna. Akcja służb zaczęła się około godziny 19 w niedzielę. Chwilę wcześniej policjanci weszli do jednego z mieszkań w tym samym bloku, gdzie odnaleziono zwłoki starszej kobiety. Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratury. Tak jak już mówiłam, mężczyzna jest spokrewniony z 78-letnią kobietą. Nasze czynności będą wyjaśniały, czy osoba, 31-letni mężczyzna na dachu, ma związek ze śmiercią 78-letniej kobiety. Mężczyzna stał blisko krawędzi, a policjanci z nim negocjowali. W końcu udało im się doprowadzić do sprowadzenia 31-latka na ziemię. Akcja zakończyła się około godziny 14. Mieszkańcy twierdzą, że mężczyzna na dach wszedł po zamordowaniu swojej babci. No kiedy ja się widziałam? W czwartek, w tamtym tygodniu, w czwartek, piątek, tu nawet pod Biedronką też mówili mi, że szła. O, zawsze mi się kłaniała, tam chodziłam na kawę nieraz do nich, do tej babci. I ona się okropnie go bała też, to wiem z tego, bo ona mi osobiście mówiła, ta babcia, że się go bała. Zdaniem mieszkańców motyw morderstwa mógł być finansowy. Wnuczek nie pracował i miał zabić 78-latkę, ponieważ ta odmówiła mu pieniędzy. Służby takiej wersji wydarzeń na razie nie potwierdzają. Dzisiaj prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Jadwigi M. Zwłoki zostały odnalezione w dniu wczorajszym i prawdopodobnie wszystko wskazuje, że wczoraj zginęła też. Wykonujemy czynności, planujemy dalsze czynności. W dniu wczorajszym na przykład zaplanowana jest sekcja zwłok. Natomiast z uwagi na dobro śledztwa, na planowane jeszcze czynności, nie mogę zbyt dużo informacji udzielać. Okoliczności wskazują, że przyczyną było zabójstwo. Mężczyzna trafił na razie pod opiekę lekarzy. Mimo że na dachu spędził prawie dobę, to wyszedł z bloku o własnych siłach. Kolejne partie prezentują swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po Platformie Obywatelskiej listy przedstawili Lewica i Konfederacja. Ta ostatnia partia nie ukrywa swojego dużego eurosceptycyzmu. Paweł Jędrusik. Jedna kampania wyborcza dopiero co się skończyła, a właśnie zaczyna się kolejna. 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Kolejne partie prezentują nazwiska kandydatów, którzy mają powalczyć o głosy wyborców. Wiadomo już, że jedynką ze Śląska z listy Lewicy będzie poseł Maciej Konieczny. Cała prawica uderza w eurosceptyczne tony. Ważne, żeby w Europie był silny proeuropejski głos, który nie boi się upominać o silną Europę, o Europę, która inwestuje w energetykę jądrową, w kolej, która odważnie idzie do przodu. Dziś swoich kandydatów przedstawiła też Konfederacja, która nie ukrywa swojego sceptycznego stosunku do Unii Europejskiej. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nikt nam nie mówił, że kominiarz będzie wchodził do naszego domu i będzie nam mówił, jak gruba ma być nasza ściana i ilowarstwowe ma być okno w naszym własnym domu. Na szczęście, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nikt nam nie mówił, że powstanie Konfederacja. Na Śląsku jedynką Konfederacji ma być Marcin Sypniewski, który pochodzi z Bydgoszczy. Na ostatnim miejscu znajdzie się z kolei były europoseł Dobromir Sośnierz. Politycy Konfederacji nie ukrywają, w jakim celu chcą dostać się do Parlamentu Europejskiego. Żeby Parlament Europejski przestał produkować masowo przepisy, które szkodzą Polsce, szkodzą Polkom, szkodzą Polakom. To jest cel kampanii Konfederacji, to jest cel wejścia posłów Konfederacji do Parlamentu Europejskiego. My mówimy, po pierwsze, Polska powinniśmy zająć się w końcu swoimi problemami, a nie zajmować się walką ze zmianami klimatu czy innymi rzeczami forsowanymi przez polityków unijnych. Swoje listy już kilka dni temu przedstawiła Koalicja Obywatelska. Niespodziewanie w tej w województwie śląskim znaleźli się Łukasz Kochut, który do tej pory startował z list Lewicy, a także obecny minister aktywów państwowych Borys Budka. Straciliśmy dwóch europosłów ze Śląska po 20 latach, zarówno Jan Olbryk, który wcześniej sygnalizował, jak i Jerzy Buzek z przyczyn osobistych, trochę zdrowotnych, nie zdecydował się na kandydowanie. Pan premier zaprosił mnie i zapytał, czy podejmę się tego wyzwania i oczywiście premierowi się nie odmawia. Oficjalnie swoich list nie przedstawiło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Nieoficjalnie wiadomo, że jedynką na tej śląskiej ma być Jadwiga Wiśniewska.
Miała zostać wyburzona, ale zaprotestowali mieszkańcy. Dzięki temu nie tylko zostanie na swoim miejscu, ale przejdzie gruntowny remont. Rozpoczęły się prace nad przywróceniem świetności zabytkowej na stawni bramowej w Bytomiu. Paweł Jędrusik. Prace przy nastawni trwają od kilku dni. Inwestycja, którą realizują Polskie Linie Kolejowe, ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Ładnie. No, tylko nie podoba mi się, że zapaskudzili część linii kolejowej ekranami akustycznymi. No. A sama nastawnia ważne miejsce dla Bytomia? Tak, nastawnia jest ważna. To dopiero początek prac, które będą kosztować 1 400 000 zł. Budynek zostanie gruntownie zmodernizowany, będzie też podświetlony. Pierwsze roboty obejmują elewację zewnętrzną obiektu. Konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona i odmalowana. Wykonana będzie renowacja elewacji i dachu. Okna i drzwi zostaną wymienione na nowe. Prace remontowe będą prowadzone również we wnętrzu obiektu. Wykonawcą inwestycji jest firma POR SA, która prowadzi również prace związane z przebudową hali peronowej dworca PKP. Dla Bytomia obydwa obiekty mają duże znaczenie. Nastawnia bramowa została zbudowana w 1935 roku. Dzięki tutaj akcji bytomskich społeczników została ostatnio wpisana do rejestru zabytków, dzięki czemu udało się uratować tą nastawnię. Teraz PKP właśnie rozpoczęło remont tej nastawni. Składa się ona z dwóch części. Z dolnej, gdzie była to część warsztatowo-techniczna i część górnej, która zbudowana została w stylu streamline. Tam była właśnie nastawnicownia. Po zakończeniu remontu nastawnia nie będzie dostępna dla mieszkańców ze względów bezpieczeństwa, ponieważ tuż obok kursują pociągi. W tym roku weekend majowy dla niektórych może być rekordowo długi, a biorąc pod uwagę, że ma być ciepło i słonecznie, przynajmniej do soboty, to z pewnością można spodziewać się prawdziwych tłumów nad wodą. Dlatego na niektórych kąpieliskach pojawią się ratownicy, zostanie też uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wodnego. Fatima Orlińska. Choć tradycyjnie sezon na kąpieliskach rusza w czerwcu, to w tym roku mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z odpoczynku nad wodą zdecydowanie wcześniej. Dwa z największych kąpielisk w regionie ruszają już w majówkę, a nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwały zespoły ratowników wodnych. Nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej już w poniedziałek pojawili się plażowicze, a w szczycie majówkowym można spodziewać się ich nawet kilku tysięcy w ciągu dnia. Na długą majówkę, na drugi weekend jesteśmy przygotowani, to będzie łódź, która będzie patrolowała, na niej dwóch ratowników i jednocześnie patrole piesze, także przez cały długi weekend ratownicy wodni będą tutaj bez dyżurów i pilnować bezpieczeństwa. Mówimy o 1 maja przede wszystkim, o 2 maja, 3 maja i o weekendzie całym. Plaża i zbiorniki wodne Pogoria będą patrolowane w godzinach od 10 do 18. Ratowników można spodziewać się również na Paprocanach w Tychach, gdzie już w środę 1 maja będzie można wypożyczyć sprzęt pływający. To prawdopodobnie pierwsza wypożyczalnia w regionie, która rusza jeszcze przed sezonem. Rowery wodne, kajaki oraz deski SUP. Całe majówkę, we wszystkie te dni długiego weekendu będzie wypożyczalnia czynna od godziny 10 do 18. I później przez cały maj, w każdy weekend będzie otwarte oraz dni świąteczne. Na ten okres majowy będzie łódź ratownicza z ratownikami jako obsługa, jako obstawa rowerów i kajaków i sprzętu w ogóle pływającego. No a później w trakcie sezonu no to już tutaj regularnie mamy dyżury ratownicze. Prognozowane ponad 20 stopni w majowy weekend przyciągnie zapewne prawdziwe tłumy nad zbiorniki wodne. By ich uniknąć, niektórzy postawili na wypoczynek nad wodą już początkiem tygodnia, a na kolejne dni mają już plany. Odpoczynek na sportowo raczej, tak. Bieganie, sport. Rower i tam w międzyczasie plażing. Ja bym jak się wolała uda. Sport niż odpoczynek. Myślę, że w samą majówkę będzie tutaj czarno od ludzi, dlatego przyszłam dzisiaj w godzinach, kiedy jeszcze większość jednak pracuje. Rower, kiki, pogoda ma być. Wszystko otwarte. Są super trasy do spacerowania, też do jeżdżenia na rowerze. Są lody, co jest dla nas ważne. Także dlatego to jest dobre miejsce. Myślę, że też dla całej rodziny. Ratownicy już apelują, żeby podczas majówki wypoczywać rozważnie. Ostatnie dni nad Pogorią przyniosły pierwsze sezonowe urazy plażowiczów, jak złamania rąk i skaleczenia. Taki był poniedziałek. Miłego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia jutro.